Dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek Starali. Moim celem największym jest pokonać mojego pierwszego bossa, którym nie będzie King Slime. Będzie nim Desert Scourge. Dlaczego Desert Scourge? Ponieważ żaden z innych bossów nie dropi mi nic tak naprawdę użytecznego dla Rogue'a, tak jak właśnie dropi Desert Scourge, ponieważ on dropi dla mnie broń i akcesorium na stealtha, więc jestem chętny się tym pobawić. Ponadto mam na niego prawdopodobnie bardzo dobrą broń, że to będzie się jakby odbijać i będzie mi bardzo dużo biło, więc myślę, że to będzie szybka walka. Ale żeby dostać tego samona, to najpierw trzeba go znaleźć. Gdzie go znaleźć? Na pustyni podziemnej. Czasami rejestruj się w skrzynkach, można zrobić sobie. Więc tak jak odcinek temu był biom zimowy, dzisiaj udajemy się na pustynię. Pustynię prawdopodobnie mamy po lewej stronie, bo tutaj widziałem taki fragment mapy, więc no trzeba się tam udać po prostu. Kręcenie się po podziemnej pustyni nie będzie takie mega trudne. Będę mieć taką mam nadzieję, bo mam armor, mam bronię. Czego chcieć więcej? No, akcesoria mam takie średnie, ale mogły być gorsze. O, jest zejście od razu, no to elegancko. Mam tylko nadzieję, że nie ma żadnych przeciwników, co przez ściany przechodzą, bo no Death Mode mógł może takich dodać, ale oby nie. Dograłem Fargo z Mutant Moda, żeby te potki działały na Night Owla, więc już w końcu wszystko, wszystkie mody i wszystko mam poustawiane tak jak ma być. Stealtha mówiłem, że będę używał, planuję go głównie na bossach używać, bo jednak no stealth na przeciwnikach to się trochę naczekam, żeby zabić takiego gostka jednego, więc stealth na bossy. Na przeciwników najlepiej po prostu będzie trzeba spamić. Okej, okay, trochę tu dużo tutaj przeciwników jest. Nie wiem, czy mi się to podoba. Stealth Strike Projectile spawn a Jewel Spike when destroyed. To jest pierwsze akcesorium pod stealtha, biorę je. Tylko nie wiem jak to działa, zaraz zobaczę. O, a to nie jest złe nawet. To taki Jewel Spike leży na ziemi, okej, okay, okej. Okay. Nigdy się tym nie bawiłem, bo to akcesorium dostawało kilka reworków dziwnych i nigdy mi się nie chciało tym bawić. A teraz to w końcu mam okazję to zrobić. Fossile też zbieram, dlaczego? Bo mogę z nich dostać dużo diamentów jakichś. Szczególnie diamentów tak naprawdę, bo chciałbym hooka z diamentów zrobić. On jest bardzo, bardzo dobry, jak na hook z Pickard Mode'a. Ale najbardziej to mnie te skrzynki interesuje. Gdzie są? O, o wilku mowa. Ten Gleaming Dagger ma bardzo mocny stealth atak, muszę przyznać. Nawet mocniejszy niż te spamione ataki, nawet przeciwników, to co tłumaczyłem wcześniej. Tutaj Ancient Chisel i Desert Medallion. Jest nasz Desert Medallion, jest Ancient Chisel, który przyda mi się później. Jest nawet obraz. Obrazy też na propsie przydadzą mi się do budowania, bo postaram się zrobić ten świat, bynajmniej moje budowle, ładne. Albo w jakimś stopniu po prostu ładne, bo no jednak fajnie by się oglądało świat, który nie wygląda jak drewniane klocki. Z ludźmi? Z NPC-tami, o, nie wiem jak to zmienić, przepraszam. I cannot polish, I'm sorry. Life Crystal. Ja Life Crystali w ogóle tu nie mam. Dopiero się skapłem, że mi tu Life Crystali bardzo brakuje. Aj karamba, będę musiał ich naszukać jeszcze. Tak z 300 HP minimum chciałbym mieć na tego bossa pierwszego. O, Amber Crawler. O, jest i golfer. Golfer mi się przyda nawet. Jest to krok bliżej do princeski. Która ma nawet fajne rzeczy na sprzedaż. Takie dekoracyjne i vanity. Może kiedyś tego użyję. Dobra, z tobą sobie pogadać. Coś masz ciekawego? Kosiarkę. Widziałem ludzi, co z kosiarką tą grę przechodzili. Znaczy w sensie próbowali bossa zabić. Ciekawie im to wyszło, ciekawie. Co to? A to golfisty jest, ta kulka. Się nie skapłem w ogóle. Kiedyś te rolling kaktusy były takim bólem, a teraz je zawsze używam po tego, żeby coś zabijać po prostu. Te rolling kaktusy są niesamowite. A ten NPC zaraz tam umrze na górze. To jest zabawne bardzo. Czy ja tu coś w ogóle mam do szukania jeszcze na tej pustyni? Nie wydaje mi się. Znaczy no, mogę tych fosilów szukać, no. Tylko to mi zostało. I więcej skrzynek. I bust statue. O, te statuły im będą potrzebne, one dają defensa. O, i coucha też, czemu nie? I kolejny couch. Kącz, przepraszam. Couch, sofa. Czy piwo daje jakieś benefity Rogue'owi? Chyba tylko pod mele dawał. Ale i tak wezmę. Kolejna stacja do craftingu. A i to też chciałem wziąć. Kocham kopać te fosile. To jest świetne, jak się ma vein minera. I don't think you have any idea how fast I really am. Dziękuję. Ty, gościu. Taki mały, a taki sprinter. Storm Spear. To jest to fajna broń pod mele, ale nie dla mnie.
Ale zostawię te rzeczy tutaj. Nie mam dosłownie czego jeszcze tu szukać, więc mogę się już wrócić i pochować kilka rzeczy. Najpierw tak, chwila. Wezmę sobie tego luma tu dam i wezmę sobie dam tego kega. Gdzie jest ten keg? Tutaj. Teraz mogę więcej rzeczy zakraftować. Pochować resztę rzeczy? Nie. Wziąć, użyć tego. Wziąć to, sobie przemienić. Zachować to. No, i resztę rzeczy mogę schować. To jeszcze. I dobra. Będę potrzebował platformy, ogniska i ogólnie innych rzeczy. 280 zdrowia powinno mi wystarczyć. Jak nie, no to będę szukał jeszcze. Amber Mosquito! Mam peta, ale fajnie. Mam lepszego peta niż Baby Shark. Jaka jest szansa na tego dinozaura? Wiem, że mała. Dobra, dostałem z tego 2 diamenty? Tak, 2 diamenty. Jestem coraz bliżej tego huka. Ile mi brakuje? 11, więc... No jeszcze trochę sobie poczekam na tego huka. Ale teraz tak. Platformy. Z czego najlepiej będzie zrobić? Z drewna. Później będzie można jakby te areny robić ładniejsze. Bo mod, który używam na Vein Minera, to jest pozwala Vein zmieniać bloki. Nie wiem, jak to opisać, że no mogę po prostu jednym ciągiem tak od razu wszystko zmienić, podmieniając jeden blok i to jest mega, mega fajne do budowania i do upiększania aren. Co do areny, myślę, że ją zrobię dwuwarstwową, myślę, że tak będzie najlepiej, tylko najpierw sobie wyrównam tutaj ziemię, pozbędę się tych przeciwników z Wolfruma. Dużo będę miał piasku i bardzo mnie to cieszy, bo chciałem jeszcze w tej mojej budowli, jak budowałem w poprzednim odcinku, użyć szkła, ale nie chciało mi się po szkło biegać, więc się tak to skończyło, że no nie miałem. A tak co mogę to wykopać wszystko i mieć ten piasek już do końca gry tak naprawdę. O, jest Cinderion, który mi tu zaraz przyjdzie. Się nim zajmę od razu. Trochę na te Cinderiony poluję, bo on dropi Active Florin, który może mi być potrzebny na coś, jeżeli będę chciał sobie skraftować coś defensywnego. A jak nie, no to nie. Tyle. Czy chce mi się tą stronę rozkopywać? Chyba... Nie? Chyba to, co mam tutaj w zupełności wystarczy, więc mogę zrobić tak. Czy potrzebuję potionów na tą walkę? Spróbuję najpierw bez. Tak będzie ciekawiej, ale te bastaciuły, te statuły tych bestii sobie położę. Już one mogą być bardzo dobre. Nie mam żadnego drewna, więc mogę sobie zrobić tak, bo chcę ogniska. Sobie postawię... Jedno tutaj, a drugie tu na dół, nie wiem. I dobra. Wiem, że wszędzie buffa nie dostaję chyba. No, ale to nie ma dla mnie znaczenia większego. Tak wygląda mój build na tę walkę. Tak wyglądają moje bronie i idę go klepać. Kolega mi trochę dużo bije. Oj. Nie trafiłem! Spróbuję tym go rzucić, może to coś więcej zada mu. Chyba mu zadało więcej. Mam death mode'a? Mam. Dobrze. Musiałem się upewnić, bo to coś łatwo idzie. Dobra, i dobiję go tym nożykiem moim. No i po bossie, pokonany. To było wyjątkowo proste, o dziwo. Jakbym spamił, to bym chyba go nawet jeszcze szybciej zabił, ale myślałem, że to będzie trudniejsze. Nawet adraliny nie używałem, bo nie miałem kiedy ani Rage'a. Ktoś mi upomniał, żeby używać tego, ale Rage'a nie lubię. Jest dla mnie taki średni. Adrenalina jest po prostu dobra, tylko że no, tylko na bossach się ładuje, więc nie ma tak często to znaczenia. Dobra, otwieram. Jest moja broń. Jest broń, którą chciałem dostać. Bardzo mnie to cieszy. Stealth Strike through free javelins that will burrow multiple times. Wow. Jo, co jest? Jo, co jest? Olope. Dobra. Mamy broń na Jowka Tulu. Więc, czy potrzebuję iść do biomu oceanicznego? Nie mam pojęcia. A, i zaczynają bugi dropić. Też spoko. Chwila. Mogę coś z tego zrobić, nie? Wave Skipper. No to nie. Sea Prism? Seafoam bomby były. O, to. Stealth as fast and explode into 5 bubbles. To bym chciał zrobić, więc to sobie zrobimy. Tylko do tego potrzebuję jakichś pearl shardów, które dropią z tego. A tu mam. Okej. Okay. Enchanted axe to po skeletronie. To ja powinienem się chyba wrócić do bazy najpierw, zamiast tak biegać głupio. Tego akcesorium mi nie dropnął. W tym jest problem. Bym musiał jeszcze trochę przy tym bossie posiedzieć. Go pokonać kilka razy. Co zrobię, dosłownie nawet teraz. Bo wiem, że on musi mieć to akcesorium. Taki sand cloak, coś takiego. Chwilę, mogę sobie wyszukać
Tesseriuszu. Sahara Slicers? Pierwsze widzę. Chyba ten lód tego bossa został troszkę zreworkowany, ale czy to... Jest! Sand Cloak. Press not to consume 10% to create a protective dust value provides... Czy ja tego potrzebuję? Aerostone'a bym chciał. To nawet kiw tego Sand Cloaka, bo to 10% maximum stealth. Nie widzi mi się to. Coś tu jeszcze ciekawego? Te Sahara Slicers bym zobaczył, jak to, co to robi, bo ciekaw jestem. Dobra, idę grindować tego bossa. Dobra, pokonany. Raz. Oła. Dobra, pokonałem go raz. Chyba wsiądzie? Nie. To ja bym zrobił te Siphon Bomby, one mi się wydają dość fajne. To może być fajny pomysł, to po to muszę wziąć tak. Crest. W ogóle znerfili, kiedyś to po prostu dawało oddychanie pod wodą, teraz trzeba stać w miejscu. I szczerze, dobrze. Za dobre to było po prostu. Powinienem sobie zrobić taki tunel, takie przejście do tego biomu. Gdzieś, powiedzmy, odtąd będę spadał, to tutaj będę kopał. Tinu nawet nie będę zbierał. Tu jest jeszcze więcej fosilów. Ile tego? Jezu. Ile ja z tego jednego złoża dostałem teraz? Vein Minerowi się range skończył aż. Ja mam 1400 tych fosilów, pewnie połowa z tego jednego złoża było. Takie to jest dobre do czyszczenia przeciwników. Dobra, nie jest do bossów, tylko do przeciwników, opa. Tu jest skrzyneczka jeszcze i goblin. To jest statua goblina skauta, która pozwoli mi na grindowanie tych fragmentów. To jest sztandaru goblinów. Chyba tak. Będę mógł jeszcze gobliny może zrobić. Powiedz mi, że to jest Goblin Scout. Goblin Statue po prostu. To nie wiem. Tu jest taki fajny obraz. Wezmę to. Mogę wziąć to. Corrupt Statue. Nie wiem, czy to coś będzie mi respić później. Będę musiał sobie poszukać akcesoriów, które przyspieszają szybkość ładowania stealtha. To by było mega, mega fajnie mieć coś takiego. Skrzyneczka, fosile, platyna. Chętnie to wszystko wezmę. O, desert minecart. Chętnie. Life crystal. To mi jest potrzebne. Już mam 2000 tych fosilów, ja na pewno będę musiał móc zrobić tego hooka. O, co to? O, to jest shrine. Pięknie. Jest tam akcesorium i jest traveling merchant. W tym shrine będzie bardzo ciekawe akcesorium, które się nazywa Luxor's Gift. Luxor's Gift powoduje, że jak strzelam, to wystrzeliwuje dodatkowy projectile. W zależności od tego, jaką klasą wystrzelę. I z jednej strony jest to bardzo fajne, z drugiej strony nie jest to dobre na mój playstyle, więc niestety nie będę używał Luxor's Gifta, pomimo że jest bardzo dobry. Skrzyneczka kolejna. Bust Statue and Cubering Stone. To Bust Statue na pewno wezmę. Pozbędę się Ambera, pozbędę się Fluta, to... No i resztę rzeczy tych nie potrzebuję. Co mogę prosić dalej, tylko ten obraz bym wziął. Już prawie jesteśmy w biomie, w którym muszę być. Dokładnie, już jesteśmy. Witamy w Sunken Sea. To tak, potrzebuję założyć to. Szukać tych materiałów i szukać takiego minibossa jednego. Mam nadzieję, że ten miniboss nie będzie jakiś mega trudny na death mode, bo chcę go za pierwszym razem pokonać. Dobra, wynocha z tym karopsta, czy nie potrzebuję tego. Przy okazji fajnie by było jeszcze znaleźć laboratorium. To jest taka struktura, która przyda się, którą będę musiał szukać przez cały okres gry dosłownie. Bo są bardzo ważne rzeczy do takiego jednego specyficznego bossa, którego będę musiał pokonać. Dobra, powinienem się odsunąć zanim tam, no. To jest ten miniboss, o którym mówiłem tak swoją drogą. Niech on się odsunie. Niech on do mnie tu przytepa się. Proszę. Gościu. Dobra, jest już. Oj. Się zacząłem topić. Na hard modzie ten miniboss jest oj bardzo trudniejszy. Do niego aż trzeba areny robić. Dead. Elegancko. Mamy NPC-ta nowego, Amidasa, który będzie bardzo potrzebny. Pozbędę się tego. Relik sobie zostawię. To mi nie jest potrzebne. To też nie. I dobra, mam już wszystko. To tak, co masz na sprzedaż, przyjacielu? Sand dolar i snap klamy. Kupię oba. To są dość okej bronie. Jeszcze będę decydował, jakie bronie będę używał, ale to na razie musi mi wystarczyć to, co mam. Jest ten traveling merchant. Czy masz coś ciekawego na sprzedaż?
Furasa? Obraz Furasa? Nie mam miejsca. Uj, mamy problem. Najpierw zajmę się fosilami. Myślę, że tak będzie lepiej. O, już mam, już platynę dostałem. Platynowego coina za to. Zawsze zbierajcie fosile. Szczególnie jak macie vein minera, to wtedy to już w ogóle. I dobra. Dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy. Zapomniałem, że mogę do skarbonki rzeczy chować. I dobra, teraz musiałbym skraftować. Czy mogę zrobić cream? Ile mogę tych sztabek zrobić? 10, to mogę zrobić upgrade. To dobrze. Zwiększy mi to sloty do storage'a i mogę chować rzeczy teraz. Elegancko. Też jest taki guzik, keep most expensive, mogę wszystko sprzedać, ale na razie tego używać nie będę. Znaczy no, używać będę, ale nie teraz, bo może mi się duplikaty czegoś przydać. A bo dobra, 43 golda. Tylko muszę te coiny wyciągać, muszę o tym pamiętać. Co ja tu jeszcze mam? Nic. Wydaje mi się, że zrobiłem dużo fajnych rzeczy dzisiaj. Szczególnie pierwszy boss pokonany, to jest, podoba mi się to. Mamy już jednego bossa z głowy, jeden event i jeden mini boss. Jeszcze te Seafoam bomby miałem zrobić, mogę? Nie, czego mi brakuje? 25 bomb, czy ja mogę bomby craftować? Proszę powiedzieć, że mogę bomby craftować. Aj karamba, no to a może ty mi sprzedasz bomby zwykłe? Nie? Wiem, że ten od wybuchów ten NPC sprzedaje, ale miałem nadzieję, że... Może jednak by mi sprzedał bomby, ale... nie mam bomb. Będę musiał domki dla NPC-tów pobudować. Nie będę robił editów zbudowania, po prostu będę sobie budował poza kamerą. Bo nie wiem, czy chcecie, czy nie chcecie. No zależy od was, napiszcie mi, fajnie byłoby to wiedzieć. Ktoś w ogóle dochodzi do tego momentu odcinka, to jest też pytanie dobre. Dziękuję wam za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała.